4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie i jak zawsze w Nocnych Światach będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do pierwszej w nocy. Tradycyjne przypomnienie, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, tak więc to pierwszy wieczór wspólnie spędzany w tym tygodniu, a przed nami jeszcze oprócz niego 3 razy się zobaczymy, usłyszymy raczej w tym tygodniu. No jak Pan Bóg da, mam nadzieję, że będziemy razem i od razu zapraszam na Facebook i do SMS-ów, ale o tym za chwilę, bo jeszcze też przypominam o tym, że archiwalne wydania Nocnych Świateł można znaleźć na radioplus.pl w zakładce programy, to na górze strony, a pobrać można z zakładki więcej podcastów, to z kolei na dole strony. Wspomniana komunikacja, czyli współtworzenie programu przez słuchaczy, to albo Facebook, absolutnie gratisowy, na stronie Radia Plus można dodawać swoje komentarze, myśli, wątki bądź pytania pod pierwszym postem od góry dotyczącym dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, albo SMS-y na numer 7123 słane. Prosimy rozpoczynać je od słowa plus, tylko w ten sposób będą widoczne na ekranach naszych komputerów. I to jest droga płatna. 7123, wysyłając SMS-a na ten numer, płacimy za SMS złotówkę i 23 grosze z VAT. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego już tygodnia, a także z tą, która pojawiła się na Facebooku dziś wieczorem i widzę, że już wokół się pojawiło parę komentarzy, chociaż nie zawsze na temat, to mówić będziemy o tym, co jest w gruncie rzeczy przewrotnym tytułem dzisiejszej audycji, bo gdyby usunąć to słowo, które jest w nawiasie, to byśmy powiedzieli, to zdanie brzmiałoby tak. Jak stracić wszystkie bliskie osoby, które kochamy i wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli dodamy to słowo, które pominęliśmy, no to będzie jednak nieco inaczej brzmiało, by nie rzec zasadniczo inaczej. Jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. Ale książka, do której się będziemy odnosić, napisana jest właśnie jako antyporadnik, czyli spojrzenie niejako od drugiej strony, niemniej wyostrzające obraz, czyli niejako trochę sarkastycznie podchodząc do rzeczywistości, pokazuje, co można zrobić, żeby stracić żonę, męża, dziecko, relacje z Panem Bogiem, z przyjacielem, a czego lepiej jednak nie robić, jeżeli ktoś poważnie traktuje relacje z ludźmi, czy w ogóle ze wszelkimi osobami, które stawiane są na naszych drogach. A gościem w studiu jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka, blogerka, autorka książek wspomnianego już antyporadnika i książki powieści, która ukazała się w ostatnim czasie, Alkoholiczka. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pomysł na tę książkę, która jest, chyba powiedzieć można, absolutnym nowum, jeśli chodzi o tą dziedzinę poradników, no bo jest właściwie antyporadnikiem, czyli czymś, co przeczy takiemu podejściu, że zrób to, zrób tamto, a będziesz szczęśliwy, będzie ci dobrze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ujmujesz wszystko w taki sposób, że zrób to albo tamto, a będzie totalna klęska. Wierzysz w przypadki? Nie. Ja też nie, więc pominę całą historię niby przypadkową. Ona nie była pewnie przypadkowa. Może była trochę zabawna. Zostałam poproszona o udział w takim przedsięwzięciu, w którym miałam, tak mi się wydaje, pełnić rolę eksperta albo kogoś w tym rodzaju, eksperta od budowania, utrzymywania fajnych, dobrych związków. I wydało mi się to z jednej strony albo zabawne, albo tragiczne, ponieważ jedynym ekspertem, jakim byłam wtedy, to był ekspert od rujnowania, niszczenia albo budowania czegoś koślawego, co nie miało prawa bytu, co musiało się rozpaść. Więc rzecz wydała mi się troszeczkę taka dziwna. Powiedziałam, że nie jestem w stanie wypowiadać się uczciwie o tego typu sprawach, natomiast mogę zrobić coś innego, ponieważ doskonale wiedziałam, jakie błędy popełniałam, bo ja już wtedy wiedziałam, jakie błędy popełniałam, mogłam je wymienić. A skąd się dowiedziałaś? Bardzo długa historia, bolesna. Dowiedziałam się wtedy, kiedy
No to było jakieś 30 lat doświadczeń ciężkich. Tak jak mówię, zwykle nieudanych, rozpadających się różnych relacji. Z różnych powodów się to nie udawało. Pierwszą taką bolesną lekcją to było coś, co mi się przytrafiło i było bardzo niefajne, bardzo wstydliwe, ale to był taki przystanek, do którego zostałam zmuszona, na którym zostałam wyrzucona z pociągu życiowego. To była choroba, dla mnie bardzo niefajna, uzależnienie. Myślałam, że sobie muszę jakoś zrobić z nią porządek, trochę po swojemu, i później dalej żyć, bo przecież ja chcę mieć fajne życie i chcę mieć fajne relacje i fajne związki. I okazało się, że te moje pomysły na radzenie sobie z chorobą nie do końca się sprawdzają, a przede wszystkim, że mimo, że udaje mi się utrzymać w ryzach to uzależnienie, to jednak moje życie jest nadal takie samo, jak było, a może i gorsze. Że to się nie sprawdza. Ale to dużo odwagi trzeba, żeby przyznać się do serii porażek, bo no, generalnie, tak jak patrzę na swoją historię życia, która też w dużej mierze z porażek, wywrotek i potężnych siniaków, guzów i ran się składa, to no, ja byłem mistrzem w ściemnianiu, że przede wszystkim samemu sobie, że naprawdę jest fantastycznie, że jestem królem życia, że to wszyscy inni są dookoła kosmitami, no i to jest pasmo nieszczęść, które nie wiadomo, dlaczego mnie dotyka. No coś, jest jakieś fatum wisi, po prostu spotykam ludzi, którzy mają tak zwaną złą energię. To jest jakąś bzdurą i absurdem. Znaczy, kiedy przyglądam się swojemu myśleniu i naprawdę cytuję samego siebie, to jest cytat mnie samego, no mogę powiedzieć, że jestem klasykiem bzdury, to żałość mnie ogarnia, naprawdę. No, słyszę, tak jak sama piszesz w książce, że jak przyglądasz się innym ludziom, którzy popełniają te same błędy, no to też było jedną z inspiracji do napisania tej książki, prawda? No tyle, że ja czasami mówię, wiesz co, uważam, że tak i tak, i ja też miałem podobną sytuację w życiu i dzisiaj widzę, że to nie było dobre. No nie widzę jakiegoś specjalnego odzewu, mimo że staram się mówić przez moje doświadczenia, nie moralizować. No. Ale ludzie nie chcą się zmieniać. No nie chcą, no ja też nie chciałem. No oczywiście, to nie jest tak, że zaczęłam widzieć te błędy i zmieniać się, bo miałam za dużo wolnego czasu albo mi się nudziło. To wszystko było poprzedzone bardzo wielkim bólem, cierpieniem. Dopiero wtedy, kiedy to cierpienie stało się nieznośne i kiedy już naprawdę się zorientowałam, na tyle wzrosła mi świadomość, że mogłam to zobaczyć, że mimo różnych moich działań ja nadal cierpię. Dopiero wtedy byłam w stanie cokolwiek zrobić. Najpierw zobaczyć, przyznać i potem zmienić. Natomiast przeczytałam to u Demelo i rzeczywiście obserwuję, że tak jest. Że ludzie tak naprawdę nie chcą zmiany. Chcą ulgi, ale nie chcą wyzdrowieć. Nie chcą się przebudzić, nie chcą doznać przebudzenia, czyli nie chcą zyskać tej świadomości, bo chcą tylko ulgi. Potrafię już odróżnić takich ludzi od tych, którzy naprawdę chcą zmiany. Ja myślę, że też kiedyś chciałam przede wszystkim ulgi. No, ludzka rzecz. Nie? Mhm. Ja to widzę u siebie do dzisiaj. To nie jest tak, że ja nagle stałem się gościem, który potrafi przyjąć każde cierpienie, każdy ból, każdą prawdę o sobie i tak dalej. Nie, nie. Ja oczywiście, bardzo nie. Często uciekam od, jak to mówią chrześcijanie, od krzyża, nie? Mhm. Po prostu jak przychodzi jakieś cierpienie, coś, czego nie rozumiem, no to moje nie, dziękuję, Panie Boże. Ludzie, którzy mi tutaj serwujecie jakieś trudne sytuacje, to też poza nawias życia najchętniej was wystawię. Ale na przykład, jeśli mówisz o chorobie, o uzależnieniu, no to ja na przykład nie wiedziałem, że jestem alkoholikiem. Znaczy, może inaczej, wiedziałem, ale robiłem wszystko, żeby się oszukać. Wymyślałem sobie inne nazwy, że jestem smakoszem, prawda? Albo po prostu, że lubię się dobrze bawić. A po prostu nie ma jak zabawa z alkoholem, tylko
No dobra, nie będę wchodził w szczegóły, no bo to nie chodzi o instruktaż, tylko raczej o to, żeby się przyjrzeć, jak, do jakiego stopnia jest człowiek zdolny się zakłamać po prostu, kiedy wraca non-stop do domu bez filmu. Mm-hmm. I uważa, że jest okej. No nie? Szczególnie jeśli chodzi o tę chorobę, bo to jest choroba zakłamania. Ona na tym polega między innymi. No. Natomiast to, że pragniemy ulgi, no okej, tylko że to nie ulga uzdrawia. Właśnie, więc musi zaboleć. Niestety chyba tak. A ja bym chyba usunął słowo chyba. No nie chciałam być taka już na samym początku. Mogliśmy to powiedzieć pod koniec. Może nie wszyscy odejdą. W każdym razie, no niestety, to nie są... Nie ma łatwych rozwiązań. Próbowałam złapać łatwe rozwiązania. Coś w rodzaju pigułki, coś w rodzaju szybkiej terapii. Żeby ktoś coś zrobił, wymienił kawałek mózgu i żeby przestało boleć, żeby już wszystko grało. Ale to nie działało. No właśnie, ale wiesz co... To jest tak z tym, że dopiero po pewnym czasie się zyskuje refleksję. Że jak zaboli, to potem dopiero przychodzi jakieś poczucie sensu tego, że zabolało. Bo dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, za 3 lata nawet, ja mogę mieć wielkie pretensje do wszystkich, że miałem zrujnowane życie w jakimś momencie. A dopiero jeżeli przyjdzie zdolność do refleksji po, nie wiem, właśnie tych 3 czy 5 następnych latach, to okazuje się, że to była zmiana no, błogosławiona, że, ona, że to, że zabolało, że mnie rozorało, przewróciło, wywróciło na lewą stronę, to zmieniło moje życie i od tego momentu mogę mówić, że stało się coś, co zaczęło się jakoś budować, co zaczęło być konstruktywną zmianą. Pod warunkiem, że ta zmiana naprawdę nastąpi i że dasz sobie czas, żeby zauważyć tę zmianę. Żeby zauważyć, że ten ból był początkiem zmiany, jeżeli ta zmiana nastąpi. Może być tak, jak u mnie przez długie lata. Ja się urodziłam po prostu w niewłaściwej rodzinie. Bóg niesprawiedliwy mnie tam wrzucił. Zostałam skrzywdzona bardzo. I później z tym bagażem szłam przez życie. No i co mnie mogło spotkać innego? Okoliczności jakieś... To czy mówisz o swoim nastawieniu do życia? Tak, tak oczywiście. Tak, o swoim przekonaniu, że tak było. Tak było. To oczywiście ja nie... Fakt jest taki, że nie miałam łatwego, fajnego domu i łatwego dzieciństwa. No dobrze, ale co dalej? Jestem dorosła i przez długie lata, inaczej, bardzo wiele czasu zabrało mi dojście do czegoś takiego, że to się zdarzyło, ale ja w tej chwili już jestem dorosła i biorę odpowiedzialność za moje życie. Ja oczywiście mogę dalej ciągnąć ten żal i zrzucać odpowiedzialność na rodziców, na środowisko, na Boga. Zawsze znajdzie się jakiś kozioł ofiarny. Tylko to nie zmieni mojego położenia. Ja dalej będę cierpieć. Bo tam to już się stało, już się nie zmieni. Właśnie. Taką historię przytoczę ze swojej biografii, mało chlubnej, ale być może komuś akurat ten fakt pomoże, jak powiem. Ja już byłem tak zakręcony w swoją chorobę alkoholową, że no w bardzo krótkim czasie zostałem wyrzucony po prostu z pracy. Byłem na dyrektorskim stanowisku w wielkiej międzynarodowej korporacji. No i też bardzo fajnym autorem bardzo fajnych programów w pewnej stacji radiowej legendarnej. Kultowa audycja, która na antenie była chyba 8 lat. No ale no, cierpliwość się skończyła. I w jednym, i w drugim miejscu. Tak, one się kończą, te cierpliwości. Tak, znaczy mówię nie o mojej cierpliwości, ja tylko wiem. O mojego szefostwa wyższego kalibru. No i no wtedy tak naprawdę, wiesz, można się załamać, prawda? Chociaż pracę od razu miałem, bo byłem w branży i miałem propozycje przeróżne, ale co ciekawe, poszedłem za tą, która była najbardziej atrakcyjna pod względem finansowym. No i takim organizacyjnym, a poza tym sporo moich kumpli tam pracowało. No i tak trafiłem do mediów katolickich. Dzięki czemu, naprawdę dzięki czemu, widzę, dzięki temu drastycznemu wydarzeniu, wstrząsowi życiowemu, którym musiałem przestać uważać, że wszystko jest w porządku i udawać, że naprawdę jest okej. Dzięki temu dziś twierdzę, że to była błogosławiona zmiana, że naprawdę od tego momentu zaczęły się dziać w moim życiu sytuacje, które
Oby trwały dalej. Znaczy, oby owocowały nadal. Ile czasu zajęło ci złapanie tego, że to jest, że ten efekt teraz jest pozytywny? Parę lat. Kiedy mnie przydarzyła się choroba alkoholowa, to był dla mnie koniec świata. Byłam młodą dziewczyną i naprawdę to był dla mnie koniec świata. Tylko, że wcale, jakby to był punkt jakiś wyjścia, ale jeszcze nie dla mnie. U mnie się jeszcze nie zmieniło. Ja tylko odstawiłam jedną substancję, zamieniłam ją na coś innego. Nie na substancję, ale na inne zachowania. I potrzebowałam jeszcze jakichś 10 lat, żeby zrozumieć, że ja muszę naprawdę coś zrobić, naprawdę coś zmienić. Że tak, to ta diagnoza była wskazówką, czymś, co, od czego mogłam się odbić. Tylko ja nie umiałam się odbić. No tak, to jest istotna sprawa. Znaleźć możliwość odbicia się, czyli przede wszystkim ludzi, którzy w tym pomogą. Bo samemu to można się jeszcze bardziej odbić w niewłaściwym kierunku. Ludzie byli i różne pomoce i narzędzia były. Natomiast cały czas zastanawiałam się, i to mi się bardzo nie podobało, że ja tak nie potrafię złapać, zwłaszcza jak patrzę wstecz, że zajęło mi tak wiele czasu zobaczenie pewnych rzeczy. Złapanie się za rękę z rzeczywistością. Cały czas żyłam w fantazji jakiejś. Wymyśliłam sobie, że świat wygląda w jakiś określony sposób i próbowałam nagiąć rzeczywistość do tego mojego wyobrażenia. A ona się nie dawała nagiąć. I musiały się zdarzyć kolejne jakieś, myślę, że mniejszego kalibru tragedie, bolesne doświadczenia, ale żebym wreszcie zrozumiała, że może pora się poddać i przestać po swojemu. No tak, to wydarzenie, o którym mówiłem przed chwilą, też można powiedzieć było takim języczkiem uwagi, bo droga do tego, by właśnie jakieś szokowa sytuacja coś przewróciła w mojej głowie, no trwa 2 dekady, by nie powiedzieć więcej. No. Stopniowego pogrążania się i degrengolady z pełnym przekonaniem, że tak jak mówiłem, jestem królem życia. Właśnie. Dobrze, zostawimy na razie słuchaczy. Króli królowa życia. Tak. Zostawimy słuchaczy z tą myślą, ale wracamy. Nie będziemy się my pogrążać tutaj z kolei w myślach czarnych. Raczej przeciwnie, chcemy pokazać, że jest wyjście z każdej sytuacji. O tym jest ten program, który ma przewrotny tytuł Jak stracić wszystkich bliskich, których kochamy i wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Oby nie. Zapraszamy słuchaczy do współtworzenia programu. Przypominam, SMS-y 7123. Od słowa plus rozpoczynamy ich treść. Wpisy na Facebooku jak najbardziej pożądane, wskazane i oczekiwane. Na profilu Radia Plus pierwszy post od góry. Widzę, że Fingon, o, już pracujesz tutaj mocno. Za chwilę będziemy na pewno zerkać na to, co napisałeś. Zapraszamy do pisania, współtworzenia programu, a my wracamy za moment. Po krótkiej piosence przypomnę, że gościem w studiu jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka, blogerka, autorka książek Antyporadnik i Alkoholiczka. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radiu Plus. Minut po 11:00. Dzisiaj Nocne światła. Pod przewrotnym tytułem Jak stracić wszystkich bliskich, których kochamy i wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby to się nie stało. Razem z gościem w studiu Miką Dunin, dziennikarką, eseistką, blogerką, autorką książek Antyporadnik i Alkoholiczka. I Fingon, jeden z internautów, na samym początku, jeszcze grubo przed audycją, grubo, napisał, będzie grubo. No to co, będzie grubo? Już jest grubo chyba. Oczywiście. Inaczej nie ma sensu. Ale teraz właśnie w ostatnich chwilach dopisał tak. No już nie mówiąc o tym, że o, właśnie, zdanie, od którego rozpoczęliśmy tutaj naszą rozmowę. Z punktu widzenia polonisty niewiara w przypadki owocuje brakiem promocji do następnej klasy. My już mamy parę lekcji chyba życiowych zaliczonych, więc akurat no dobrze, że Fingon z uśmiechem to dajesz, bo rzecz jasna po pewnej
liczbie lat w kalendarzu już chyba w przypadki się przestaje wierzyć. To pomaga. Pomaga. Pomaga, pomaga, żeby traktować pewne zdarzenia, może przyglądać im się trochę wnikliwie, a nie uważać, że wszystko się zdarza, przemija i nie ma żadnego znaczenia. Natomiast istotne pytanie Fingona jest, czy dzisiejszy temat należy postrzegać przede wszystkim w świetle uzależnienia alkoholowego, o czym mówił zeszły tydzień. No tak, rzeczywiście sporo było. W czwartek 9 krok omawialiśmy z programu rozwoju 12 kroków, ale dalej pisze Fingon, widzę, że przebija się to tytuł książki Alkoholiczka, więc po tym wnoszę. O alkoholiczce porozmawiamy innym razem. Jakby główną treścią, głównym wątkiem programu będzie za parę tygodni. Jeszcze dookreślimy z grubsza. Ale faktycznie, czy uzależnienie ma wpływ na to jedyny, że można kogoś stracić, pogubić, rozwalić relacje? Czy można to zrobić zupełnie na trzeźwo? Oczywiście, że absolutnie na trzeźwo. Uzależnienie pomaga. Pomaga zrujnować wszystko. Wydatnie. Oczywiście. Natomiast znam wielu ludzi, którzy w ogóle nie są od niczego uzależnieni. Myślę o takich klasycznych, czy też tych nowoczesnych uzależnieniach. I popełniają dokładnie te same błędy. Można powiedzieć, że nie wiem, że jakiś rodzaj niewiedzy, bo myślę, że często wynika to z niewiedzy. Z tym rodzajem niewiedzy wyrastamy. Dostajemy taki posag. Mhm. To nie ma wiele wspólnego z podatnością czy jej brakiem na uzależnienia. Może jest taki jedna rzecz, która mi się kojarzy. Uzależnienie kojarzy mi się z, o czym już wspomniałam, z brakiem kontaktu z rzeczywistością. Być może ludzie całkiem normalni, tak czasem ich nazywam, czyli zdrowi. Z takim zdrowym. Wolni, zdrowi, ze zdrowym kręgosłupem, ze zdrowymi wartościami, mają kontakt z rzeczywistością, potrafią przewidywać pewne rzeczy, wiedzą, że w taki czy inny sposób się nie postępuje, bo konsekwencje będą określone. Uzależnienie powoduje, że się nie widzi konsekwencji. Aha. Albo nie chce się ich widzieć i ma się wielką łatwość w zamazywaniu tego, co będzie. A propos, Fingon także pisze, z całym szacunkiem dla pani Miki, przepraszam za być może błędną odmianę, ale nie ma czegoś takiego jak kontrola nad uzależnieniem. To uzależnienie kontroluje zniewolonego, a nie odwrotnie. To nie uzależnienie jest zniewolone nami, ale my jesteśmy zniewoleni uzależnieniem. Będąc w niewoli, nie mamy nic do powiedzenia, niczego nie kontrolujemy. Tak, zgadzam się z tym. Ja mam pewną trudność w mówieniu, ponieważ operuję skrótami i się przyzwyczaiłam do tego, więc z góry przepraszam, jeżeli ktoś poczuje się urażony, że będę się starała przestawiać i pamiętać, ale to może mi się nie zawsze udać. No to w takim razie spójrzmy na to jeszcze z jednej strony. Jeżeli uzależnienie nie jest niezbędne do tego, żeby porozwalać wszystko w życiu, łącznie właściwie całe życie, no to gdzie jest źródło tego, co nam robi kuku i wszystkim dookoła? Mogę powiedzieć tak. Trudno mi mówić, jak to jest u ludzi, którzy są nieuzależnieni, bo nie potrafię stworzyć mojego życiorysu alternatywnego bez tego elementu. Więc musiałabym... Czyli modelu wyobrażonego. Tak, z konieczności musiałabym się poruszać po takim polu troszeczkę abstrakcyjnym i zgadywać. Rozumiem, dobra, to zostawiamy temat. Ja myślę, że gdzieś bym dopatrywał się tego w biografii nie tylko związanej z uzależnieniem, bo uzależnienie jest nie problemem samym w sobie, tylko efektem. Prawda? Ja bym też widziała pewien udział, tylko właśnie nie wiem, gdzie to umiejscowić. Wad charakteru. Wady mamy wszyscy. To nie ma wiele wspólnego z
z uzależnieniem. Uzależnienie powoduje być może, że te wady są większego rozmiaru. W taki czy inny sposób traktujemy ludzi. No, jeśli zmierzamy do tego, że ich tracimy, to znaczy, że traktujemy ich w niefajny sposób. Tak się kolokwialnie wyrażę. A kiedy ich traktujemy niefajnie? Kiedy nam się wydaje, że możemy? No ale skądś to przeświadczenie zabieramy. Przynosimy w życie, w relacje, że... No na pewno nie powiem, że robimy to przez złych rodziców. Kiedyś mi się wydawało, jak mówiłam, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Jestem takim, a nie innym człowiekiem, dlatego że rodzice mi to zrobili. No nie, nie, ja się nie urodziłam jako czysta karta, którą źle zapisali ludzie. Zrozumiałam, że tak jak mam określony kolor oczu, włosów, tak też mam jakieś takie wewnętrzne, psychologiczne DNA. To jest jeden z elementów mnie. Przyszłam z jakimiś określonymi predyspozycjami na świat. Niektóre rozwinęłam w taki sposób, inne w inny sposób i to one powodują, że zachowuję się tak, a nie inaczej. No niemniej, ja nie chciałem w ogóle sugerować nawet tego, że rodzice są beźli. Niemniej jednak rodzina i relacje w rodzinie plus doświadczenia życiowe, szczególnie te raniące, no mają często na wiele osób, jak twierdzą fachowcy, których tutaj niejednokrotnie zapraszam do studia, duży wpływ na to, jacy jesteśmy później i co robimy. Mhm. W jaki sposób wchodzimy w relacje z ludźmi i w jaki sposób zagłuszamy nasze problemy. Najczęściej właśnie wchodząc w uzależnienia. No chociażby przez to, że mamy jakiś wzorzec pozytywny bądź negatywny. Mhm. Tak, oczywiście. To teraz przejdźmy już do konkretów. Książki. Tak, do książki, która jest podzielona na takich parę tytułów, znaczy parę rozdziałów, które mają tytuły dosyć, powiedziałbym, bezkompromisowe. No. Jak stracić męża, jak stracić żonę, jak stracić współmałżonka, jak stracić dobry kontakt z dzieckiem, jak stracić dziecko trochę starsze oraz całkiem dorosłe, jak stracić synowe, teściów, przyjaciółkę, radość życia, spokój ducha, kontakt z Bogiem, kontakt z samym sobą. No to nie są sprawy, które należałoby owijać w bawełnę, albo też uznałam, że może pora skończyć z tym i powiedzieć wprost pewne rzeczy. Może sobie też. No właśnie, jak stracić męża? Bardzo prosto, naprawdę. No tam jest przepis dokładny, naprawdę. No wiem, że jest, no, ale nie każdy... Rzeczywiście z grubej rury. Nie każdy ze słuchaczy tą książkę ma albo czytał. Aha. Dlatego o tym rozmawiamy. No tak, zostań sercem i ciałem w pierwotnej rodzinie, chociażby. Myślę, że to jest kwestia braku pojęcia, po co się właściwie wychodzi za mąż, kim ten mąż ma być i jak to wszystko powinno wyglądać. Kwestia motywów zawierania małżeństwa. A później to już są takie banalne błędy, przeciąganie jakiegoś wzorca, słuchanie koleżanek, czytanie jakichś poradników i próby wprowadzenia tego w życie według własnego pomysłu. No właśnie, popatrz, to jest taki paradoks, że w sumie kolejne pokolenia dochodzą do jakichś wniosków, do jakiejś wiedzy, która przybiera konkretny kształt, formę, treść, która może być jakąś nauką, gorzką często, dla siebie samego i dla potomnych. No i popełniamy te same błędy. Tak naprawdę, gdy patrzę na siebie sprzed lat, powiedzmy, 20, kiedy ja budowałem swoje relacje, które miały być na wieki wieków i amen. I później właśnie dokładnie popełniłem wszystkie błędy, o których tutaj piszesz w książce. No to po pierwsze ich nie widziałem, a po drugie, tak jak wspomniałaś na samym początku, że
no tak naprawdę nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi w budowaniu małżeństwa. No jest. Ale no w ogóle jakieś... co tu budować? No co tu budować? Wiesz, bierzesz ślub i cześć, no właśnie. Samo się powinno już, kręcić. No i już. Taki był stan nieszczęsnej mojej głowy. No po prostu, żeby było fajnie, nie? No. I niech ktoś się postara, żeby było fajnie, no bo przecież nie ja. Tak, bardzo mi się spodobało to sformułowanie, którego użyłaś, że kto pierwszy komu wskoczy na kolanka, prawda? Żeby znaleźć tego męża albo żonkę, która zaopiekuje się, która zrobi za mnie wszystko, ja będę mógł sobie robić to, co chcę. A on mi zrobi kizi-mizi i w ogóle będzie super fajnie. No czasem może nakrzyczeć, bo może mieć dość. Ale jakoś się da to załagodzić. Ale to wtedy będzie B, niedobry. No, i... no to zależy od rozmiaru tej przewiny, bo czasem ten krzyk to będzie taki rodzaj oczyszczenia też. Okej, przyjęłam tę karę na siebie, zgadzam się nawet na te krzyki, ale dalej będę robić swoje. Kiedy zadałeś to pytanie, jak stracić męża, ja powiedziałam, że to z grubej rury, ponieważ... To rzeczywiście ciągle jest, to jest opisane tam. Ja robiłam te rzeczy, ale to jest bardzo trudno tak powiedzieć, co robiłam. To cały czas, mimo że to było dawno temu, mimo że mam świadomość tego, nie jest wcale fajnie o tym mówić. Nie wiem do ilu ludzi. No rozumiem cię doskonale, bo mi też wiele lat zajęło, żeby się przełamać i mówić. Mi pomogła wspólnota. Mnie też. Droga neokatechumenalna, gdzie naprawdę spotkałem się z przyjęciem mnie ze wszystkim, co się zdarzyło w moim życiu. Naprawdę. Gdzie mogłem się otworzyć i powierzyć Panu Bogu i ludziom naprawdę swoją historię. Bardzo niechlubną, ale też zobaczyć, że po pierwsze, że zostałem przez tych ludzi przyjęty, i że to wszystko zostało mi przebaczone. I że mogłem przez to też zacząć naprawiać te relacje. Naprawiać. No, o tyle naprawiać, że mogłem przyjąć pozycję pokory, o czym na przykład wielokrotnie mówiliśmy przy kolejnych krokach w programie rozwoju 12 kroków. Tutaj 7., 8., 9. krok. Zadośćuczynienie. Czyli na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli mogłem po prostu... pójść pokornie prosić kogoś o przebaczenie, bo dostał ode mnie w życiu, prawda? Bo będzie cierpiał, ilekroć sobie przypomni mnie albo jakieś wydarzenia, które miały miejsce i będzie to nosił do końca życia i będzie go bolało. Więc no, mi też było się ciężko przyznać do tego, że tak wyglądało moje życie, ale to naprawdę było uzdrawiające do tego stopnia, że w pewnym momencie poczułem, że ja mogę zacząć tym się dzielić. Trudno. Nałykałem się wstydu przed samym sobą, potem przed ludźmi, ale zobaczyłem, że jest że ja nie umrę od tego. Tak samo jak potwornie bałem się prosić kogoś o przebaczenie. To były naprawdę sytuacje grube, za które musiałem, tak jak pisał Fingon, prosić i naprawdę byłem przekonany, że umrę. Słowo daję. Byłem głęboko przekonany, że kiedy powiem słowo proszę cię o przebaczenie za to i za to, nazwę pewne rzeczy po imieniu, to ziemia się otworzy i mnie pochłonie, a ja po prostu ulegnę anihilacji jakiejś bardzo rozrywkowej dla wielu, którzy będą widzieć tę sytuację. Wiem, o czym mówisz. Takie choćby przyznanie się i powiedzenie, wiem, co ci zrobiłam. Wypowiedzenie tych czynów. Ale też nie myślę, że to jest coś... Znaczy, jestem w stanie o tym opowiedzieć, ale niekoniecznie wyciągać wszystko, bo to jest też rozmowa o kimś. To nie tylko są moje doświadczenia. No, wiesz, zadając to pytanie, to może też nie traktuj tego tak, że ja tutaj nagle stawiam cię pod ścianą i mówię, wiesz, to jest program, w którym ściągamy gacie. Ja mogę uciec. Absolutnie tak, właśnie. Ja mogę wyjść w każdym razie. Nie, tu jest pełna wolność i absolutnie nie traktuj tego w ten sposób. Nie, bo nie jest, nie taka jest idea tego programu. I ja myślę, że tutaj od półtora roku, kiedy ten program istnieje, szukamy dobra. Szukamy dobra w różnych formach.
Czasami niestety wkładając palec w ranę i to nieźle zaropiało, a może nawet jakieś robaczki tam się kręcą. Ale robimy to w wolności i staramy się nie przekraczać tych granic, które, za którymi po prostu nie ma sensu tego tematu eksplorować, bo to już jest ludożerka. To, co na pewno wiem, że było niszczące, chociaż nie łapałam tego od razu, to było traktowanie małżonka jak rodzica. To jest, czyli to wskakiwanie na kolana. I to faktycznie powodowało, że nie traktowałam go poważnie. Czyli jak rodzica, do jakiego ja byłam przyzwyczajona. Czyli, że mogę robić to, co chcę i tylko po prostu muszę tak to zorganizować, żeby ktoś się nie dowiedział, żeby nie zadawał kłopotliwych pytań, żeby go nie bolało. Z pozycji dziecka w gruncie rzeczy. Oczywiście, tak? No. Oczywiście. Z pozycji dziecka, którym byłam mimo swoich 20 paru lat, to jednak mam świadomość ogromnej niedojrzałości. Tak, to rzeczywiście myślę, jest z kolei dla mnie trudna rzecz, bo jak się mówi o facetach, no to dojrzałość i odpowiedzialność to są takie cechy, które no, przynależą do mężczyzny musisz z natury. To no musisz to mieć, bo inaczej to nie ma dla ciebie litości. Kiedy ja zdałem sobie sprawę z tego, z niedojrzałości mojej przy wielu krokach życiowych, no to jakbym sam się okładał po twarzy. Myślałem, nie, ja o tym nikomu nie powiem. No, co ja z tym zrobię? Wiesz, to byłem już w jakimś procesie terapeutycznym, już byłem jakoś na drodze, już zobaczyłem, że można z pewnymi rzeczami zmierzyć się w życiu, bardzo trudnymi, i że jest tego pozytywny efekt. Ale kiedy do tego doszło, non possumus. Nie, Pawełku, tutaj musimy się zakamuflować, w tym rejonie. Nikt się nie może dowiedzieć. Tutaj kokon, światło odwracamy w drugą stronę, tu jest ciemny kąt. No, więc to nie jest też tak, że całościowo można się jakoś przesunąć skokowo, czy nawet powoli na tym wektorze czasu. Pewne rejony się przesuwają, ale niektóre muszą doszusować, bo zostają z tyłu. No niemniej, jeżeli się mówi o uzdrowieniu, o tym, że to, z czym się mierzymy, może mieć jakiś uzdrawiający efekt, no to on powinien być, musi, a przynajmniej powinien być no taki integralny. Na to potrzeba też czasu, bo zauważ, że nie wszystkie rzeczy możesz od razu zobaczyć. Te najgrubsze, one nie dały się nie zobaczyć. Więc do tego trzeba było się przyznać. Ale później jest cały szereg pomniejszych przewin, które łatwo zgubić. A do niektórych ja musiałam bardzo długo dorastać, żeby w ogóle zauważyć, że ja kogoś skrzywdziłam. Że na przykład wyśmiewanie kogoś, wyśmiewanie nie wiem, męża, jest krzywdą. No jest. No jest, oczywiście. Wyśmiewanie żony także. Oczywiście. Kogokolwiek. No to tak. W gruncie rzeczy jest niezła agresja, tylko po prostu w białych rękawiczkach. No. Z tą myślą zostańmy na chwilę, bo warta jest refleksji. Za kwadrans minie północ. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, jak nie stracić jednak wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. Gościem Państwa i moim jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka, blogerka, autorka książek Antyporadnik i Alkoholiczka. Wracamy do Państwa za moment. Zapraszamy do pisania na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry albo do SMS-owania 7123. Rozpoczynając treść SMS-a od słowa plus, wracamy za chwilkę po piosence, która nam tutaj pogra przez moment. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus. Dziesięć minut pozostało do północy. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym,
jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. Gościem studiu jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka i blogerka, autorka książek Antyporadnik, do której to nawiązujemy, i alkoholiczka powieści, która ukazała się niedawno. W całej swojej skromności, pisze Fingon, pragnę zauważyć, że po pierwsze należy nie stawiać siebie na pierwszym miejscu w relacjach. No oczywiście, złota prawda, tylko, no właśnie, nie dość, że złota, to przede wszystkim prawda. Mhm. A prawda, jak rozmawialiśmy przed chwilą, polega na tym, że człowiek przyznaje się do swoich niedoskonałości, czyli, jak to było w moim przypadku, niedojrzałości i nieodpowiedzialności. A człowiek nieodpowiedzialny i niedojrzały, no nie zauważy w całej swojej nieskromności tego, że po pierwsze należy stawiać nie siebie na pierwszym miejscu, tylko drugą osobę, żeby być w tej relacji, mieć na nią baczenie, nie kontrolować, tylko po prostu ją widzieć, czuć, rozmawiać, przyjmować taką, jaką jest. Co jest oczywiście, no nazwijmy to po imieniu, cholernie trudne. Ale jeżeli się stawia na pierwszym miejscu, czyli wskakuje na kolanka albo się skupia wyłącznie na sobie, a druga osoba jest, nie wiem, jakąś dekoracją, obrazkiem, czy kimś, kto sprzątaczką, kucharką itp. Przede wszystkim kimś, kto ma potwierdzić to moje pierwsze miejsce. No przecież ja nie po to mam tę drugą osobę. No jest podium i publiczność. Oczywiście, żeby teraz ona była na pierwszym miejscu. Żeby dojść do czegoś takiego... Ja musiałam długo dojrzewać, naprawdę długo dochodzić, żeby zrozumieć, że nie wiem, czy zrozumiałam, że trzeba, że drugą osobę trzeba stawiać na pierwszym miejscu. Może, że trzeba być razem, że trzeba być na równi, że to, co jest ważne, moje ważne jest równe z ważne drugiego człowieka, w każdej relacji, nie tylko w małżeńskiej. To nie znaczy właśnie, że lepszy lub gorszy. Nie. Bo to już rodzi rywalizację, prawda? Czyli już jest jakaś gradacja. Oczywiście to może też rodzić coś takiego jak, no dobrze, ja jestem lepsza, ja jestem bardziej rozwinięta, więc niech będzie, że on będzie tym lepszym, ja się poświęcę. Mądry głupiemu ustępuje. Oczywiście. Tak. Zresztą kto ma rodzeństwo, to wie, kto jest najstarszym w rodzinie dzieckiem, to wie, że musi ustępować. No więc pierwsza najmłodsi rzecz... Najmłodsi też, z racji tego, że są najmłodsi. Rozumiem. Ja znam to z drugiej strony. Więc pierwsza możliwa relacja, gdzie można sobie to odbić... Wskakuję na to pierwsze miejsce i jestem najważniejsza. Może to jest wyłącznie kwestia wad. Być może ja tak byłam ukształtowana przez siebie, przez różne okoliczności. Nawet tego nie widziałam. Wydawało mi się, że to jest naturalne. Nie miałam pojęcia, że może być równo. Po partnersku. W ogóle nie było takich słów. Po partnersku. No tak, no to właściwie o co chodzi? Relacja partnerska? No, relacja? Kiedyś się nie używało takich dziwnych sformułowań. Relacja była po to, żeby zaspokoić jakieś moje potrzeby. Ja dzisiaj rozumiem, że prawdopodobnie większość relacji polega na tym, żeby zaspokajać jakieś potrzeby. Ale to wtedy ma sens, jeżeli... Ja zaspokajam czyjeś potrzeby, o których wiem, dobrowolnie. Ktoś zaspokaja moje. Chyba też na tym całe społeczeństwo... Wyrażone. Może jeszcze. Najlepiej. Najlepiej. No bo tak, żeby nie odgadywać po prostu potrzeb. Chociaż to, że sobie w relacji dajemy wzajemnie. Ale no fajnie by było wiedzieć, co się daje i czego kto potrzebuje. No tak, no tutaj dotykamy jednej z najtrudniejszych kwestii w relacjach, czyli dobrej komunikacji. To jest temat, który tutaj bałkuje w różnych kontekstach, naprawdę w różnych programach od półtora roku. On tutaj się pojawia i w programach psychologicznych, i duchowych, i no, wszelakiej maści. Przecież ludzie powinni odgadywać. No jasne. Traktuj siebie tak, jakbyś chciał, żeby cię inni traktowali, prawda? No to prawda? Jeżeli oni mnie mają traktować tak, jakby chcieli, żebym ja ich traktowała, to dobrze mają mnie traktować. Mhm.
No tak, tylko te wyobrażenia i projekcje, jeżeli nie są zaspokojone, no to rodzą nieprawdopodobną frustrację, no bo ciągle jest napięcie, że nie jest tak, jak powinno być. Tylko skąd wiedzieć, co zrobić, żeby ta komunikacja zaczęła funkcjonować? No i tu jest problem, bo jeżeli nie wychodzimy, nie wnosimy jakiegoś modelu, wzorca, nie jesteśmy tego nauczeni, no to nauka tego jest bardzo bolesna, bo ciągle spotykamy się z drugim człowiekiem, który niekoniecznie musi być to mąż, żona, to może być na przykład kolega, koleżanka w pracy, która potrzebuje tej dobrej komunikacji, bo ktoś no, jest z osią sam osią, zamyka się w pracy zespołowej i, no i obrywa, no bo nie mówi, że to jest tak czy siak, a potem okazuje się, że robi błędy. No i jest biedna sierotka Marysia. No chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. No. No, może takie brak komunikacji w pracy jest utrudniający, ale nie jest dobijający. Rzeczywiście no, ale może, brak komunikacji w takich relacjach, gdzie trochę nie mamy wyjścia. Rodzice, dzieci, dzieci, rodzice. Dzieci nie mają wyjścia za bardzo. No nie. Do pewnego momentu. Do momentu wyjścia. Do momentu wyjścia, tak. To co wtedy? Właśnie, o to jest pytanie. Co wtedy? Wtedy katastrofa. No. Prędzej czy później? Mniej lub bardziej jest spektakularna. No tak, i katastrofa i albo się ocknę i zacznę szukać, gdzie popełniam błędy i co może mi pomóc, albo brnę dalej. Być może w kolejne relacje, które są tak samo bolesne, albo we frustracji i w pomysł, że to ja będę sama. Fingon tutaj taką pisze kwestię filozoficzną. Aktywny bardzo. Tak, aktywny. No i tutaj bardzo często, często bardzo dodaje bardzo ciekawe myśli, które wpływają na kształt programu, że tak pojadę filozoficznie, cytuję Fingona, czy nie byłoby lepiej, dlaczego człowiek nie jest taki w swojej budowie, w cudzysłowie, by rozumiał to, co jest niewłaściwe, co rani jego samego i innych dookoła, bez potrzeby doznawania bólu, staczania się nierzadko na samo dno, często fizycznego. No pewnie byłoby wspaniale, tylko że chyba tak nie jest. No właśnie, no, bo nie jesteśmy idealni. I to jest kolejna prawda, którą trzeba w życiu przyjąć. Słuchaj, wiesz, naprawdę jakim szokiem było dla mnie to, że doświadczyłem. Dowiedziałem się, że nie jestem idealny. Tak? Przyjąłeś tak, to? Tak, ale jaka ulga mi potem towarzyszyła. Mnie bardzo bolało sama wzmianka, sam pomysł, podejrzenie, że mogę być niedoskonała, bo całe moje życie spędzałam, trawiłam na to, już wiem, że trawiłam. Ciężko pracowałam, żeby być ideałem. Okazywało się, że nie wychodzi. A dlaczego chciałeś być doskonały? Właśnie, no to jest pytanie. Kilka mam śladów. Myślę, że pewien taki istotny wątek to jest rodzinny. Później myślę, że było to oszukiwanie siebie już widząc, że zostawiam pożogę za sobą, więc to było po prostu zakłamywanie. A z czasem no już nie było wyjścia. Już nie było wyjścia. Skazany na doskonałość. Tak, to było, już byłem skazany na doskonałość, bo gdybym próbował tą skorupę kłamstwa z siebie zerwać, no to by ten wyjący ból, który on był zamknięty pod tą skorupą w środku, dlatego ciągle musiałem go tłumić alkoholem i innymi rozrywkowymi sytuacjami. Non-stop właściwie. Aż naprawdę się dziwię. Jestem w stanie uwierzyć, że są ludzie, którzy nie śpią. Bo mi się zdarzało sypiać 3 godziny na dobę. Byłem tak nakręcony i właściwie no nic z tego nie wychodziło. To było bezproduktywne. Ja ciągle byłem na wysokich obrotach. Mało nie eksplodowałem. Ważyłem chyba ze 60 kilo. Byłem suchy jak patyk. I ciągle na haju nakręcony. I w pracy, i ledwo z pracy wyskakiwałem, to już w wir życia. I wszędzie... No właśnie, to była też pułapka, że jak już wchodziłem w uzależnienia, to była też pułapka tej doskonałości, że to już musiało być na maksa. To była taka autodestrukcja,
żeby wszystkie, na przykład w adrenalinę, no to już no wchodziłem w tak ryzykowne sytuacje, przy wspinaczkach, przy jakiejś ekstremalnej jeździe na rowerze, czy przy szaleńczej jeździe samochodem, która no mało mnie nie pozbawiła życia, każda z tych sytuacji, wielokrotnie. To naprawdę cudownie byłem uratowany za każdym razem i absolutnie powiem, że cudownie, bo żadne prawa fizyki ani biologia nie dawały mi żadnych szans. Więc to było ciągle przekraczanie granic po to, żeby udowodnić sobie, jaki jestem fantastyczny. Ja uważałam, że jestem tak mało warta, że musiałam sobie i innym udowodnić, że jest inaczej, ale ja znałam prawdę. Więc całe to udowadnianie było oszustwem. I to było o tyle trudniejsze, że cały czas żyłam w strachu, że to się wyda. Robiłam mnóstwo rzeczy, żeby być wspaniałą. I okazało się, że robiłam zupełnie na odwrót. To znaczy, moje pragnienie, żeby być wspaniałą, doskonałą i żeby zyskać miłość, uwagę, zainteresowanie, odwróciło się zupełnie. Ponieważ ja to próbowałam osiągnąć doskonałość i przekonać innych do tego, że jestem doskonała w taki sposób, że oni uciekali. Krzywdziłam ich tym po prostu. Kiedy widzę ludzi, którzy robią podobnie do mnie, ja dokładnie to poznaję. I to jest takie oglądanie siebie jak na filmie z dawnych lat. Ja już to widzę, co ja robiłam. I widzę te efekty, ten efekt. Zmęczenie towarzystwa, zmęczenie bliskich. Cały czas, żeby oni też potwierdzili, że tak, ja jestem doskonała, a nie byłam. Daleko mi było do tej doskonałości. No właśnie, tutaj myślę, że dotknęłaś kluczowego problemu, jakim jest brak poczucia własnej wartości, niska samoocena. A że to jest ten stan produkujący i uzależnienia, i tą chęć bycia idealnym we wszystkim, co często jest autodestrukcyjne. A po co? No właśnie, to skamlenie o miłość. Nie? Skamlenie o miłość nieuświadomione, absolutnie zupełnie. Tak, bo to jest takie skamlenie agresywne dosyć. Bo ja czułam, że ja muszę tę miłość wyrwać za wszelką cenę i to nie chodziło o to, że ja ją dobrowolnie dostanę. Tylko ja ją muszę dostać. Walka o życie. Z wymuszenia nie ma relacji. No nie ma. Bardzo proste. Jak zrujnować relację? Wymuszać cokolwiek. No tak. Sytuacja jest arbitralna po prostu. Tak i tak. To ja decyduję. Nie. Może być fajny związek, ale na moich warunkach. Relacja partnerska, po mojemu. Och, tak, no to właśnie. Dzisiaj, kiedy już mniej więcej z grubsza wiemy, co znaczy słowo relacja, no to brzmi to absurdalnie, ale wtedy brzmiało sensownie. Jak najbardziej. I dlaczego on nie chce się podporządkować? Przecież gdyby robił tak, jak ja bym chciała, to by nawet mogło być fajnie. Otóż nie. Okazało się później, i to też zrozumiałam, że nawet gdyby on był w stanie zrobić tak, jak ja bym chciała, to wcale by nie było fajnie, bo ja nie wiedziałam, czego ja chcę. Czasami chciałam tego, a innym razem w podobnej sytuacji czegoś zupełnie innego. I żaden człowiek by się w tym nie rozeznał. Ponieważ ja sama nie wiedziałam, o co mi chodzi, czego chcę, co jest dla mnie dobre. Jak zwykle... U mnie takie rozważania kończą się jednym. To ja byłam problemem. Na tym zostańmy na moment. Chwila na refleksję. 5 minut po północy, już mamy wtorek 30 września. A do pierwszej, jeszcze przez blisko godzinę, rozmawiamy o tym, jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy, i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze, razem z gościem w studiu, którym jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka i blogerka, autorka książek Antyporadnik i Alkoholiczka. Zapraszamy do pisania SMS-ów 7123. Rozpoczynamy od słowa plus. Wpisy na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jak zwykle koło północy dwie piosenki i wracamy do Państwa za chwil kilka. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus.
13 minut po północy, wtorek 30 września od blisko kwadransa, a w studiu dziś Nocnych Świateł gościem Państwa i moim jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka i blogerka, autorka książek Antyporadnik, na którym opieramy dzisiaj i do którego odnosimy temat programu, o którym za chwilę, i druga książka, której autorką jest Mika Dunin, to Alkoholiczka. O tej książce będziemy rozmawiać za czas jakiś. Dobry wieczór raz jeszcze. No tak, a właściwie już dzień dobry, można powiedzieć, tak. Prawda? Po północy. Tę tradycję zarzuciliśmy jakiś czas temu, witania się ponownie, ale może warto do niej wrócić. O, właśnie. Bardzo dobra rzecz. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy, i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze? To jest główna myśl i idea tego programu, a wymaga zmierzenia się z prawdą o swoim życiu, bo jeżeli nie, no to te wszystkie zachowania, które tutaj w jakiś sposób punktujemy, by nie powiedzieć piętnujemy nawet, jako takie, które są wrośnięte w naszą codzienność i może niektóre wydawać by się mogło nawet dobre, wydawać by się mogło, co warto podkreślić, ale jednak mające destruktywne skutki. Ja bym powiedziała, że nie piętnujemy. Jednak punktujemy, jeżeli już, bo to ja bym nie piętnowała, bo sama to robiłam. To one nie są fajne, ale piętnować... No dobra, to zostajmy przy tym. W porządku. Ale dlaczego też mówię o tym, że mają pozór dobra? Czasami. Mm-hmm. Paulina tu napisała. Wiele możemy stracić przez nadmierne dobro. Bardzo łatwo można utracić wszystko. Bardzo trudny temat. Lub utracić przez zapatrzenie i bycie w naszych ideach, próbując narzucić swoje racje. Lub całkowite zlekceważenie. Jest wiele alternatyw. Chyba lepiej tego unikać. Ja chyba mam trochę inną definicję dobra. Bo mi się wydaje, że dobro nie może być nadmierne. No właśnie. Tutaj chyba na tym... Dobro łączy się dla mnie z prawdą i z poczuciem rzeczywistości jednak. I pytanie, kiedy ja jestem dobra? Czy ja jestem dobra? Czy jeżeli ja kogoś traktuję porządnie, po ludzku, to ja jestem godnie, to ja jestem dobra? Czy jestem zwykła? Robienie czegoś dla innych ludzi, czy to jest bycie dobrym? Czy to jest robienie sobie dobrze? Mhm. Niestety znam różne motywacje. Tak, to mi się trochę kojarzy, co mówisz, z taką sytuacją, kiedy u nas nastąpił przełom związany z przemianami ustrojowymi, społecznymi, gospodarczymi w roku 89. I pamiętam taką rozmowę, której byłem świadkiem, jak to jedna osoba mówi: słuchaj, wiesz co, no i teraz będę miał luksusową łazienkę, bo położę płytki na ścianę. A druga mówi: jaki luksus, stary, przecież to jest standard. Więc, no tak, jeżeli gdzieś ktoś siedzi, no tutaj mówiąc w cudzysłowie, w komunistycznym trybie myślenia, także wobec drugiej osoby, mm-hmm. czyli takim narzucającym, arbitralnym, totalitarnym nawet wręcz, no to nie ma mowy o dobru. To jest tylko moja wizja rzeczywistości, w której będzie jakieś moje dobro, które niekoniecznie musi być dobrem de facto, tym, które wynika z tej klasycznej triady platońskiej, jak to słusznie powiedziałeś, że dobro, piękno i prawda. Czyli te trzy rzeczy, które łączą się i tworzą świat taki, jakim jest, no, jakim dobrze, żeby był, do którego powinniśmy dążyć, szukając tego dobra, które nie jest większe, no bo ono jest po prostu. Poza tym jest też czasem tak, że to, co ja uważam za dobre i pożyteczne dla jakiejś osoby, coś, czym chcę ją uszczęśliwić, wcale dla niej takie nie jest. No i dwa, jaki ja mam w tym interes. W którymś momencie, i to jest ten bolesny kawałek, zorientowałam się, że wszystkie moje relacje oparte są na interesie. Nie chodzi o materialne sprawy. Interesem było to, żebym była lubiana, to, żebym była podziwiana. Gratyfikacja jakaś. Tak. Innego rodzaju, niekoniecznie finansowa, tak. czy materialna. I czy w takim, patrząc w taki sposób, mogę powiedzieć, że jestem dla kogoś dobra? No że robię coś dla niego, na jego rzecz? No jeżeli to jest kolejna fikcja. Jeżeli oczekuję czegoś w zamian, że choćby tego, że będę postrzegana jako pomocna osoba, jako dobra osoba. Oczywiście to nie znaczy, że uważam, że nie należy być w porządku wobec innych, czy być pomocnym, tylko warto wiedzieć, dlaczego się to robi.
No tak, ale to już wymaga głębszego zajrzenia w samego siebie. Ja musiałam. No tak, no ale wiesz, czasami wydaje mi się, że w codzienności można naprawdę mieć dobre intencje. I nawet nie będąc uzależnionym i nie będąc osobą, która ma jakoś no, szczególnie destruktywny wpływ na otoczenie, naprawdę można chcieć dobrze, a może nie wychodzić. No i można zadawać sobie pytanie, dlaczego ja chcę dobrze, a jest po prostu inaczej. Nie? Może jestem przywiązana do mojej wizji? Mhm. Może wyobrażam sobie, że mogę pokierować kimś, ponieważ cały czas mu pomagam i nie pozwalam mu, żeby poniósł konsekwencje. To jest tak z dziećmi. Jeżeli robię cały czas coś za moje dzieci, chronię je, przecież robię to z miłości. Ale jeżeli moje dziecko nie potrafi poruszać się w świecie, w którym nie ma dobrej mamusi, to w jaki sposób je okaleczyłam? No tak, tak. To jest też z osobami współuzależnionymi, które chronią osobę uzależnioną przed konsekwencjami ich nałogu. Prawda? Tłumaczą przed szefem w pracy, ubierają, opierają. Zobacz, tak też jest z karmią. Kolegami w pracy. Kolegami osoby uzależnionej. Też w jaki sposób się troszczą i chronią. No tak. Ale nie, to naprawdę nie dotyczy wyłącznie uzależnionych osób. Można wiązać dziecku sznurowadła do 7 roku życia, żeby było szybciej. Tak, to można porównać z absurdalną sytuacją, kiedy matka karmi syna, który chodzi do liceum piersią, prawda? No, coś w tym stylu. Nie wiem, może. Nie, no oczywiście w tym momencie to był wygłup, no. ale tak sobie wyobraziłem. Chociaż słyszałam prawda? O czymś takim, gdzieś czytałam, jakimś nie, no szalonym. Absolutnie strzelił mi pomysł do głowy, jak słuchałem o tych bucikach wiązanych w wieku 7 lat. No ale to coś jest na rzeczy, no. Takie dorosłe dzieci. Jarema pisze na Facebooku, towarzyszę mojemu przyjacielowi w jego życiu od 3 lat i widzę, jak rozwala swoje małżeństwo, dlatego że pragnie ulgi właśnie. Mówię mu o tym, co ja robiłem i jak bardzo to było podobne do jego działań i zaniechań. On słucha i nie słyszy. Proponowałem mu książkę Miki Dunin, obecnie w studiu, antyporadnik, książki, o której rozmawiamy. A on woli walczyć o rację, o wygraną, o to, by stanąć na zgliszczach z miną zwycięzcy. Doświadczeniem jednak chyba nie można się podzielić. No pytanie, czy ta refleksja jest prawdziwa według ciebie? Czy doświadczeniem nie można się podzielić? Rozumiem, że Jarema w tej chwili jest w takiej sytuacji, że tak to widzi. Żeby się z kimś podzielić, to ten drugi musi to przyjąć. Więc może to o to chodzi. Zauważyłam, że ludzie, nawet jeżeli zadają jakieś pytanie, proszą o radę, wydawałoby się, że proszą o radę, to tak naprawdę czasami wcale nie chcą usłyszeć odpowiedzi, a już na pewno nie chcą się zastosować do tego. Też warto wiedzieć o tym, że lubią sobie grać w taką grę. No tak, inną rzeczą jest też, że kwestia, w jaki sposób tych rad udzielamy, prawda, albo pomocy. Bo można, ja byłem już, kiedy jakąś świadomość tego, co się zdarzyło w moim życiu, i że jakąś drogę chcę wybrać, która mnie poprowadzi do wolności, już zyskałem. No i nagle zapałałem głęboką potrzebą ratowania świata, a przede wszystkim dookoła ludzi otaczających mnie. Naprawdę zobaczyłem, że wszyscy są pogrążeni w potwornej degrengoladzie. Bagno. I należy ich ratować. A ty wiesz jak? Ja wiem jak, no jasne. Oczywiście ja mam na to doskonały przepis. Ja się wcale nie dziwię, że ludzie nie mogli ze mną wytrzymać, bo te moralizmy, które ludziom prawiłem, no to była po prostu jadka. To był koszmar. Aż mi wstyd, kiedy sobie to obecnie przypominam. No ale cóż, tak było. No. Widzę, że pocieszam się tym, że to jest normalna droga. Że bez tego się nie da. Że to mija. Że to mija. Na szczęście mija. Że można się nauczyć ludzi słuchać i no, po prostu podzielić się swoim doświadczeniem. I też myślę, że właśnie to dzielenie się doświadczeniem było w pewnym momencie, stało się masą krytyczną, która odblokowała we mnie zdolność do samokrytyki, do przyglądania się swojemu życiu, mimo że wielu rzeczy po prostu nie słyszałem, ale potem to mi się do przysłowiowej kupy pozbierało, że kiedyś ktoś coś, to, a potem kiedy trafiłem na ludzi, którzy naprawdę widziałem, że żyją tym, co mówią, że żyją w prawdzie,
że mówią, że mają do siebie stosunek krytyczny i nie unikają trudnych tematów, to wtedy wiele rzeczy się odblokowało z przeszłości. Ja zobaczyłem, że miałem mnóstwo sytuacji, w których doświadczyłem tego, że ludzie mi chcieli pomóc, tylko ja tego w ogóle nie widziałem, nie dostrzegałem. Po prostu, no. Miałem oczy skupione na czym innym. Też i uszy. Przez bardzo długi czas nie byłam w stanie korzystać z rad. Potrzebowałam ich, prosiłam o nie i nie potrafiłam z nich skorzystać. Ja nie mówię już nawet o takich sytuacjach, kiedy faktycznie chciałam udowodnić jakąś rację, czyli naprawdę nie chciałam rozwiązania sytuacji. Chciałam rozwiązania sytuacji po mojemu, a to są dwie różne sprawy. Chyba musiałam się pogodzić. Nie, co innego chcę powiedzieć. O tym, jak chcesz przekazać jakieś rozwiązanie, bo wiesz, że ono działa i musisz się skonfrontować z własną bezsilnością. Bo oni nie chcą. Cierpią, pytają, mówisz, chcesz się podzielić, a oni nie chcą wziąć. I to jest chyba taki... To jest trudny moment. Nie tylko trzeba się nauczyć opowiadania o tym, przekazywania z własnego doświadczenia, czy nawet dawania tych rad, co pogodzić się z tym, że ludzie nie będą chcieli tego przyjmować, albo nie zastosują tego. Aha. Tak, to był chyba najgorszy ból. Znaczy taki, że ja też nie byłem przygotowany na to, bo byłem przekonany, że teraz jako ten złotousty, człowiek, który posiada naprawdę wiedzę o całej prawdzie. Uwierz, wiem, o czym mówisz. Wyłożę to ze wszystkimi konsekwencjami i w ogóle straszeniem piekłem i tak dalej, i tak dalej. A nie, aż tak się daleko nie posuwałam. Nie, pojechałem teologicznie, psychologicznie, egzystencjalnie, pełna gama. Ale to ma... Pełna gama. Zauważyłeś, że to ma odwrotny skutek? Ale oczywiście, że tak. Bo mniej średnio, oczywiście starałem się to wyłożyć polszczyzną, taką zdania wielokrotnie, pomaga, tak. Zdania wielokrotnie złożone, terminologia fachowa, zdania kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że widziałem, że trzy razy w ciągu zdania mój interlokutor, którego życie próbowałem uratować, uciekał w inny temat. Bo on nie chciał mieć uratowanego życia. Nie, on nie chciał. On po prostu już miał dosyć po prostu słuchania tego Pawełka, którą tam próbuje wywiercić dziurę w mózgu. No. I który pewnie pamiętał, co Pawełek robił jakiś czas temu. No tak, oczywiście. Tylko, że no jeszcze był ten problem, że jeszcze wtedy nie byłem gotów powiedzieć, stary, no wiesz, ja ci mogę powiedzieć, co się działo i że no, jest możliwość zmiany. Nie, ja tylko mówię, że są ludzie, którzy przechodzą w przemiany. Tak. No gdzieś tam napomknąłem, że wiesz, no ja się czuję uratowany, ale nie byłem w stanie powiedzieć z czego, bo to jeszcze byłem taki wstyd miałem. Zobacz, wiesz, to jest tak, że czasami nawet jesteś w stanie powiedzieć już o tym, co ciebie spotkało. Jestem w stanie powiedzieć, co mnie spotkało i jakie rozwiązanie, z jakiego rozwiązania skorzystałam, jakie są zmiany w moim życiu. I to są bardzo konkretne rzeczy i bardzo widoczne zmiany. A i tak to nie sprawia, że ktoś zechce za tym pójść. Tylko wtedy, kiedy będzie gotowy, kiedy już się tak nacierpi, że prawie na śmierć. No i może mu się pozbiera. Też, że akurat może te próby usilne, śmieszne, no też mogą być jakimś kapitałem, który będzie jakąś cegiełką, która tam zacznie coś budować. No, może i tak. Może tak być. Ale naprawdę rozumiem taką... bezsilność, kiedy próbuje się uratować przyjaciela i coś mu pokazać, on nie chce tego zobaczyć. Bezsilność połączoną z wyrywnością jednocześnie ku temu. No bo przecież jest rozwiązanie. No jest rozwiązanie. A właśnie, a propos rozwiązania, to za chwilę wrócimy do tego, co Fingon tu napisał, ale teraz krótka przerwa na muzykę. Dzisiaj w Nocnych Światłach gościem programu jest Mika Dunin, blogerka, dziennikarka, eseistka i autorka książek Antypowradnik i Alkoholiczka. A rozmawiamy o tym, jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. SMS-y, jeżeli chcecie Państwo dodać swoje myśli, można słać na 7123. Prosimy rozpoczynać je od słowa plus albo wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus. Pierwszy post od góry. Tam można dodawać swoje komentarze. Nocne światło.
do pierwszej minęło, około pół godziny jeszcze do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o tym, jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. Gościem w studiu jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka i blogerka, autorka książek Antyporadnik oraz Alkoholiczka. Czekamy na Państwa SMS-y 7123, rozpoczynamy od słowa plus i wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam możemy dodawać swoje komentarze, myśli, wątki, pytania. No i mówiliśmy tutaj o tym, że właściwie każdą sytuację można zakłamać, ale też z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. I tutaj mamy dwa wątki, które w jakiś sposób łączą się ze sobą. Fingon pisze, śmiem oponować, że z każdej sytuacji jest wyjście. Nie sądzę, żeby złe duchy miały taką opcję. Raf napisał tak. Przysłuchując się programowi, odnoszę wrażenie, że winę należy obarczyć wszelkie formy uzależnień, aby stracić wszystko i wszystkich, ale strasznie to powierzchowne i zbyt przyziemne. Osobiście zgłębiłbym temat i wspomniał o prawdziwym powodzie naszych porażek, czyli o kimś, komu tak naprawdę bardzo zależy, abyśmy stracili najbliższych, upadli najniżej i najmocniej, jak to tylko możliwe, tylko po to, abyśmy później wmówili sobie, że jesteśmy nikim, niczym, niekochanymi przez nikogo, a sam Bóg odwrócił już od nas oczy. No to z grubej rury, jak mówicie, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim szatan? Zarówno sprowadzenie wszystkiego do problemu uzależnienia jest spłyceniem, ale też myślę, że spłyceniem może być sprowadzenie problemów czy rujnowania relacji do działania złego ducha. Być może znowu tutaj gra taki rodzaj skrótu myślowego. Zboczyliśmy trochę w rejony tak. uzależnień, bo to było dosyć proste rzeczywiście, ale może nawet za bardzo. Książka nie traktuje o uzależnieniach. Antyporadnik nie opowiada, nie uwzględnia nawet czegoś takiego tak, jak tam, uzależnienia. Tam są zwykłe softowe rzeczy, że tak się nieładnie wyrażę. Grzeczne. Tak, grzeczne oczywiście w cudzysłowie. Nasze grzeszki powszednie. Można by było zrzucać odpowiedzialność na uzależnienia, ale ja nie uważam, że uzależnienia usprawiedliwiają cokolwiek. To jest tylko jeden z... coś, co znowu w cudzysłowie pomaga rozwalaniu, sprzyja rujnowaniu. Ale można też pójść w takim kierunku, żeby usprawiedliwić wszystko. To nie ja, to zły duch. Tak naprawdę to ja działam, to ja podejmuję decyzję, czy jeżeli, nie wiem, mój mąż, moje dziecko, moja przyjaciółka są dla mnie w porządku, to czy ja też odpowiem tym samym? Albo jeżeli oni nie są dla mnie w porządku, to czy ja też ja decyduję, co ja zrobię. No tak, mam wolność, prawda? Znaczy, Raf, to do ciebie kieruję to, co powiem w tej chwili, że ten program, akurat dzisiejszy, nie jest w kontekście teologicznym. Oczywiście z grubej rury, jak to piszesz, czy jak sugerujesz, że tutaj mówimy, pewnie, że zło, zły duch, szatan jest sprawcą wszelkiego zła. Więc jeżeli mówimy o uzależnieniu, o braku poczuciu własnej wartości, o wszelkim złu, którego się dopuszczamy, a którego nie widzimy, albo widzimy, robimy mniej lub bardziej świadomie, jasne, jakie jest jego źródło. Spójrzmy na to właśnie od strony teologicznej. Grzech pierworodny, czyli zniszczenie natury człowieka. Moje grzechy, grzechy inne, innych ludzi, prawda? Te, które mnie dotknęły, które spowodowały, że moja osoba została gdzieś tam zraniona na poziomie tożsamości, i to wpłynęło tak na moje życie, że ja się zachowuję w sposób raniący dla innych. Ale już i moja głupota, i moje złe wybory, prawda? Które dokonuję w wolności, czyli za które biorę odpowiedzialność bez względu na to, jaka jest moja świadomość i świadomość samego siebie. A to wszystko bierze się rzecz jasna. Ma swoje źródło w złu tym osobowym. Tylko, że też w tej wolności dokonujemy, jak już wspomniałem, pewnych wyborów, które wynikają z różnych sytuacji. Z różnych sytuacji, w których funkcjonujemy w życiu.
Tak sobie myślę teraz, po przeczytaniu tych, tych postów, po tym, co mówisz, że dlaczego taka forma tej książki jest? Bo my zaczynamy mówić bardzo poważnie i robi się rzeczywiście grubo. I na takim poziomie rozmowy chyba trochę trudno, albo może inaczej, łatwo się pogubić. Być może mówimy o tych samych rzeczach, tylko inaczej je definiujemy. A może też mamy inne definicje. Łatwo o spłaszczenie na każdym poziomie. Taka forma książki pomaga nie wchodzić aż tak głęboko, bo to są rejony, w których łatwo się pogubić. Tak, a tak poza tym są ludzie, do których to może absolutnie nie przemówić, bądź odrzucić ich od tego. A tutaj jest na poziomie naszej codziennej egzystencji. No. Po prostu, czy ktoś się uznaje za wierzącego, czy ktoś uznaje, że istnieje Pan Bóg, czy diabeł, czy w ogóle nie istnieją, to może przyjąć i zrozumieć to, co jest w tej książce napisane. To jest prosta rzecz. Tak. Rób tak i tak, co oznacza rób dokładnie odwrotnie, czyli bądź nieuważny na drugiego człowieka, uważaj, że ty jesteś pierwszy i najważniejszy, to go stracisz. To są zachowania i postawy i to robi każdy z nas. Nawet ludzie, którzy się nie zastanawiają, czy jest jakieś dobro, czy jest jakieś zło, czy jest jakaś siła większa. To są konkretne fakty i czyny. Teraz jeszcze zerka na to, co napisał Michał, który cytuje tutaj temat dzisiejszego programu i jako komentarz do tego tytułu dzisiejszej audycji dodaje taką myśl. Po prostu nie szukać rozwiązania jakiegoś problemu w tych uzależnieniach, które zostały wspomniane, tylko odezwać się z naszym problemem do kogoś bliskiego, rodzica, żony, męża, rodzeństwa lub zaufanego kapłana. I ważne jest też to, że trzeba chcieć się odezwać, podzielić się swoim problemem i dać sobie pomoc także w uzależnieniu. U mnie to się nie sprawdziło. No, może być problem z tym. Bo to jest coś takiego, że ja mogę nawet usłyszeć rozwiązanie od przyjaciółki i kapłana, tylko moją postawę zmieni tylko działanie. Każda zmiana u mnie oczywiście była poprzedzona cierpieniem, wiązała się z przemyśleniami, ale ona też się wiązała z działaniem. Wydaje mi się, że dosyć prostym działaniem jest przestać robić coś, co się robiło złego. Jeżeli dociera do mnie, że wrzaski na dziecko nie sprzyjają budowaniu relacji i oddzielają mnie od dziecka i dziecko ode mnie, mogę się zastanowić i przestać to robić. Nigdy mi się coś takiego nie udało, gdy usłyszałam, nawet gdy przeczytałam, nie krzycz na dzieci. No, ja wiem, że nie należy krzyczeć na dzieci. No i co? Ja myślę, że gdzieś bym spojrzał na to w ten sposób, że to działa, ale od pewnego momentu. Mhm. Tak. Wtedy, kiedy jest już jakaś forma szczątkowa przynajmniej, świadomości kiełkująca, że to działanie, o którym mówisz, ono pokazuje, że coś jest nie tak. Że działanie pokazuje, że coś nie działa. Mhm. I wtedy, skoro samemu nie daje rady, to jednak jest potrzebny ktoś, kto może się temu przyjrzy z zewnątrz przynajmniej. I nie mówię, że poradzi, bo jeszcze jest taki moment, w którym ja wiem wszystko, i tak zwana dobra rada to wywołuje akty agresji, nie? Prawda? Co on chce ode mnie? Nie, bo ktoś coś powie, no ja to widzę tak i tyle. Wiesz, może jest tak, że jestem w stanie przyjmować pewne prawdy o sobie wtedy, kiedy najpierw sama przed sobą się przyznam, że ja mam z tym problem. Jeżeli idę w zaparte i uważam, że jestem świetna, racja jest po mojej stronie, to ja nawet nie widzę problemu. Problem widzę w drugiej stronie. No właśnie, pani Irena w SMS-ie napisała, ile trzeba determinacji przejść w życiu, wzlotów i upadków, żeby przyznać się do katastrofy życiowej i pozbierać się? Dużo. Dużo. No właśnie, nie, tego nie powiemy. Ile? Ale to każdy ma na swoją miarę. Nie? Ale no niestety
być może są tacy, którzy nie obrywają, albo obrywają lekko. No my obrywaliśmy ciężko. Znaczy fajnie jest, jeżeli wystarczy tylko lekko, bo nikomu nie życzę, żeby cierpiał. Ja nie znam zbyt wielu ludzi, którzy mieli lekkie życie i postanowili je zmienić. No bo po co mieliby cokolwiek zmieniać, jeżeli jest fajnie. Marcin napisał taki SMS. Kiedyś po latach siądziemy o zmroku i popoliczka spłyną nam łzy. Sercem zatarga wielki niepokój, lecz nie powrócą już tamte dni. Całe szczęście. Oby tak było. Przepraszam, tak było. Ale nie chciałabym, żeby wróciły tamte dni. Ja też nie. Było parę fajnych momentów. Młodość i możliwości być może, ale świadomość, która pojawiła się z czasem, w moim przypadku jest czymś, czego bym nie oddała. Tak, to takie pytanie o to, kim chciałoby się być. I ciągle się szuka tego fantomu swojej osoby, w której chciałoby się wcielić, zamiast zaakceptować siebie, no już z włosem przerzedzonym, powiedzmy, albo siwym, no już trochę z zaokrąglonymi kształtami. No bez przesady. Tak. No ale można siebie polubić, okazuje się takiego, no. Można, naprawdę, bo to jestem ja i inny nie będę. Z moimi doświadczeniami, wszystkimi. Zwłaszcza kiedy się okazuje, że wartość moja jednak istnieje. To nieprawda, że byłam bezwartościowa. Ona istnieje i ona wcale nie tkwi w tych zewnętrznych atrybutach. To nie w tym, jak ja wyglądam, jak się ubieram, jaki mam zawód, gdzie pracuję i z kim się przyjaźnię. Że to tkwi w czymś zupełnie innym. Oj tak, ale do tego to jest naprawdę długa droga. Żeby do tego dotrzeć, tę powłokę zewnętrzną wstrząsnąć z siebie, która de facto jest i ona jest przydatna i potrzebna właśnie do komunikowania się z drugim człowiekiem, do bycia w tym świecie, ale żeby przyjąć, że naprawdę ona no, nie jest najważniejsza. Chociaż jest ważna. Jest ważna. No bo jak mówi Pismo Święte, jest świątynią Ducha Świętego. No ale ten duch tam w środku to wszystko ożywia i on próbuje się przebić na zewnątrz. No. Chyba kiedy się nie jest w stanie przebić, to jakkolwiek piękna by była ta powłoka, to i tak tego piękna nie widać. Za kwadrans minie północ. Przepraszam, już pierwsza. No nawet, ale ten czas leci. W dobrym towarzystwie. No właśnie. Potwierdzam. Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o tym, jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze. Dobrym towarzystwem jest Mika Dunin, dziennikarka, eseistka i blogerka, autorka książek Antyporadnik i Alkoholiczka. I wracamy do Państwa dosłownie za chwilę. Ostatnie wejście dzisiejszego programu. Teraz krótka przerwa na muzykę. Jeżeli ktoś chce dodać swoją myśl, wątek, bądź zadać pytanie, albo jakąś refleksję, to dwie możliwości. Albo SMS-em na 7123 wysyłamy ten SMS, rozpoczynając go od słowa plus, albo komentarze pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Pierwszy post dotyczący dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Piosenka. Zawracamy za chwilę. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus. Minut pozostało do pierwszej. Jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze? Taki to tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które właśnie dobiegają końca, ostatnie chwile. A więc jeżeli ktoś chce do nas napisać, dodać myśl, wątek, pytanie, to albo SMS 7123, rozpoczynający się od słowa plus, albo wpis na Facebooku w komentarzu pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Mówiliśmy o duchu. No i tutaj w tym wątku Fingon pisze, w uzależnieniu czy ewentualnym wyjściu z takowego nie chodzi o formę uzależnienia, czy wreszcie o uwolnienie się ze zniewolenia, jakiemu jesteśmy poddani. Duch, samoświadomość są o wiele ważniejszymi wartościami składowymi człowieka, niż ciało, cierpienie. Uzależnienie, cierpienie to wszystko jest po coś, nie dlatego, żebyśmy się lepiej poczuli, żebyśmy je pokonali. Życie zaczyna się po śmierci, a cały nasz bagaż życia doczesnego jest niezbędny, by ewentualnie brać udział w tym życiu z dużej litery, z wielkiej litery, a najlepiej robić to świadomie. Nie uważam, że życie zaczyna się po śmierci. Myślę, że życie cały czas trwa. Gdyby nie było
jaki byłby sens robienia czegokolwiek w tym życiu, gdyby to miało się dopiero zaczynać. Pełnia życia, rozumiem, to tak. A ja nadal uważam, że pełnia życia już jest teraz. I, tylko na czym innym polega? Pewnie tak. O tym się przekonamy, oby, w odpowiednim czasie. Również wydaje mi się, że duch i ciało to jest całość. Wpadłam kiedyś w taką pułapkę dzielenia tego i dla mnie to była pułapka, że wszystko, co duchowe, jest dobre, a wszystko, co cielesne, jest gorsze. A, sacrum profanum. Tak. Uważam też, dzisiaj uważam, że ciało jest elementem sacrum. No tak, no też się uważa, że... Nie mogę go zaniedbywać. Nie, no jasne. Wiele osób uważa, że seks seksualny w ogóle, gdzie tam? Albo duch, albo seks, nie? No, seksualność... Jesteśmy całością. Oczywiście, jest częścią człowieka. Cierpienie... I to bardzo duchowo. Cierpienie jest niezbędne, żebyśmy się rozwijali. Ale również, znaczy nie tylko duchowo. Cierpienie jest niezbędne do tego, żebyśmy wyszli z roli oseska, niemowlęcia, przedszkolaka. To wszystko łączy się z cierpieniem. To, że nie dostaję laleczki ukochanej, która mi się spodobała natychmiast w tym momencie, jest cierpieniem. Cierpieniem jest to, że się dzieje inaczej niż bym chciała. Tak, i nie jest to stres, prawda? Tylko ból. To jest ból. W momencie, kiedy pogodziłam się z tym, że cierpienie jest immanentną częścią życia, nie tylko mojego, życia każdego życia, stało się, to życie stało się łatwiejsze. Jeżeli tylko daję na to zgodę, przestaję się szarpać. Oczywiście, że ja nie lubię cierpienia. Nie cierpię cierpieć. Ale wiem, że inaczej się nie ruszę. Jeżeli mnie nie boli, to ja siedzę w miejscu. Jest fajnie i dlaczego miałabym się ruszać? No tak, idąc na górę, żeby zobaczyć naprawdę coś fajnego i przeżyć wrażenia jedyne w swoim rodzaju, no trzeba się zmęczyć. Czasami może zaboleć. No. Ja teraz się borykam z tym kolanem, które jakoś tam dochodzi mi od biedy do siebie, no ale to jest właśnie skutek wchodzenia pod górę. Z tego często zbyt ekstremalnego, no ale jest to jakiś przykład tego, że można się w niewłaściwy sposób, wspinając na górę, okaleczyć. Mhm. Albo można wchodzić na górę i zmęczyć się, ale z tego zmęczenia wyciągnąć naprawdę dużą wartość. Jeszcze zerknę na to, co napisał tutaj jeden ze słuchaczy w SMS-ie. Król życia. To w nawiązaniu do tego, jak wspominaliśmy, różne wydarzenia królewskie. Też chyba taki byłem. Jak mi tego zabrakło, to źle się z tym czułem i wróciłem po 2 latach. Do królestwa? Tak, do królowania. Aha. Tak to odbieram. No, może być trudno. To jest taki kawałek, jeżeli już, skoro już znowu powrót jest do niego, że jak stracić siebie? Nie tylko kontakt z innymi, ale jak stracić siebie, wszelkie ucieczki. Ja w ogóle nie miałam kontaktu ze sobą, kiedy sięgałam po ulepszacze, po substancje łagodzące mój ból. Nie robiłam tego dla zabawy, robiłam to, żeby przeżyć jakieś cierpienie. Tylko, że przeżywając w sztuczny sposób, byłam daleko od siebie. Oczywiście kontakt ze mną dla mnie był bardzo bolesny. Kontakt mój z rzeczywistością, ze światem był bardzo bolesny, ale bez... tylko na trzeźwo, tylko w czysty sposób miałam szansę zobaczyć, jak jest. I tylko tak on smakuje. Ale mogę to powiedzieć dopiero dzisiaj. Robert napisał w SMS-ie: witam, nie rozumiem, dlaczego pan, przedstawiając swojego gościa, cały czas podkreśla, że jest alkoholiczką. Myślę, że to nie jest dobre dla pana gościa, który miał problemy z alkoholem. To od razu, no może powiemy, że, nie wiem, może jakoś niezgrabnie to robię, kiedy przedstawiam autorka książek Antyporadnik i Alkoholiczka. Alkoholiczka to jest tytuł książki.
Więc, ale jeżeli ma pan mi za złe tę niezgrabność, to ja mogę też o sobie powiedzieć, że jestem alkoholikiem i no cóż, no, jeżeli ktoś jest chory na grypę, to pewnie łatwiej mu jest powiedzieć, że jestem chory na grypę. Zdecydowanie trudniej, jak tutaj rozmawialiśmy, powiedzieć, przyznać się do tego, że jest się alkoholikiem, człowiekiem uzależnionym, bo po prostu jest wstyd. Ale ponieważ taki jest charakter tej choroby, że ona jest, jak sama tutaj powiedziałaś, chorobą zakłamania głębokiego, to jedyne, czym można uratować drugiego człowieka, nie moralizując mu i nie naciskając i nie ratując go ze wszelkich po prostu jego zbrodni i upadków na siłę, tak jak to tutaj mówiliśmy, ratując cały świat i jego też przy okazji, to można po prostu się przyznać do tego, że jest tak i siak, no i już, no. Więc to też ma swoją wartość, chociaż może no naprawdę być nieprzyjemne, tak jak napisałeś w książce Alkoholiczka, że to było po prostu szokujące, kiedy człowiek się dowiaduje o sobie, że no już alkoholik, to już jest no dno, prawda? A alkoholiczka, no to już jest jeszcze gorzej. Alkoholik jeszcze jakoś brzmi. Tak, jeszcze jakoś brzmi. Ale tak. Alkoholiczka to już jest dramat. No ale no tak, no przyznanie się do tego, że jest się alkoholikiem, no jest dramatem, po prostu dramatem, no bo no wiadomo, że słowo alkoholik od razu ciągnie za sobą takie skojarzenie, o przymur, menel, no degręgol po prostu, no. A kobieta? No. To już nie będziemy mówić co dalej. No właśnie. No więc jedyne, co możemy robić, to stawać w prawdzie, panie Robercie. A jeżeli sformułowanie pana zabolało, bądź uważa pan, że tutaj dokonałem jakiegoś niewłaściwego ujęcia, no to przepraszam, że pana to uraziło. Jedyne, co mogę zrobić, to uderzyć się w moją wątłą piersi. I nie mówię tego wcale żartem, chociaż może zabrzmiało z przekąsem. I pan Marcin pisze tak. Człowiek, jak jest w stanie nietrzeźwym, to ma tyle ciekawych pomysłów na rozwiązanie problemów, lecz gdy wytrzeźwieje, nie ma odwagi ich zrealizować. No nie wiem, ja nie wiem, czy te pomysły, które na przykład miałem, będąc na bani, mówiąc kolokwialnie, to były naprawdę fajne pomysły. To raz, a dwa, chyba nie chodziło u mnie o odwagę. Mi się po prostu nie chciało tego robić. Nie widziałam możliwości. Raczej moje życie było takie jak oblane magmą. Nie do ruszenia, nie do zmiany. Tak mi się wydawało. No tak, poza tym jeszcze trzeba wziąć bardzo istotną rzecz pod uwagę, że w momencie, kiedy mamy w sobie alkohol, czy jakąkolwiek inną substancję psychoaktywną, to już nie my myślimy i to nie są nasze pomysły, tylko te substancje wywołują pewne reakcje, które są naprawdę fantastycznymi pomysłami. Znam taki przypadek, że pewna osoba po narkotykach nagle stwierdziła, że wie doskonale, jakie prawa rządzą wszechświatem. Dotarła do jądra wszelkiej wiedzy, która jest podstawą wszystkiego. Właściwie jest pewna formuła, którą ona poznała, więc żeby nie zapomnieć, zapisała ją na kartce, położyła pod doniczkę, położyła się spokojnie wstać. I co przeczytała rano po wyjęciu, kiedy przypomniała sobie, że no, coś takiego jej przyszło do głowy. Ona teraz wie, tylko zapomniała, ale wyjęła kartkę spod doniczki. Co tam było napisane? Sąsiad to kawał skurwielo. Prawda. Miałam taką sytuację. Miałam dwie takie sytuacje. Dokładnie złapałam, na czym polega zagadka wszechświata. I poprosiłam mojego męża, żeby rano mi powtórzył. I niestety on to zrobił. Nie pamiętam, na czym polegała, ale cała sytuacja była tak okropna i tak żenująca, że miałam do niego ogromny żal, że to zrobił. Innym razem napisałam wiersz. Niestety też go zachowałam do rana. Nie, ja się nie zgadzam. Znaczy, w moim przypadku to nie działało tak. Geniusz mój się nie objawiał pod wpływem. Tak, ja też jestem, też uważam, że to nie działa. Jeden ze słuchaczy napisał w SMS-ie, a może jak odzyskać to, co się straciło? Można. Nie wszystko, ale można. Mnie się udało naprawić kilka relacji, ale to wymagało mojej pracy.
mojego przyznania się do błędów i zmiany konkretnej. Na przykład miałam taki problem z siostrą moją najmłodszą. Uważałam, że jej się coś uroiło, że ja się powinnam nią zajmować, albo że ona jest jakaś ważniejsza, przecież wiadomo, że to ja jestem najważniejsza. Kiedy zrozumiałam, że to nie w niej był problem, tylko we mnie, że jako siostra miałam i chcę mieć jakieś obowiązki. I zaczęłam to naprawiać. Po prostu robić to, co do mnie należy. Co wydaje mi się, że należy do starszej siostry. Zaczęłam ją też pytać, poświęcać jej czas. I okazało się, że działa. Myślę, że z wieloma relacjami można tak zrobić. Robert, widzę, że kontynuuje temat uzależnień. Witam ponownie i mam pytanie do pana redaktora, mianowicie ile czasu nadużywaliście alkoholu i w jakich ilościach, że dzisiaj nazywacie się alkoholikami? Robert, wie pan co? To powiem panu tak, no, żeby mówić o ilościach, to nie chcę... To nie jest coś, czym można się chlubić, więc to pominę, bo to niczemu nie służy. Ale mogę panu powiedzieć, że to trwało u mnie 25 lat. I skutki miało fatalne. Nie wiem, czy pan słuchał audycji od początku, ale sporo było o tym. Więc no tutaj to pomijmy, bo też nie chodzi o to, żeby pewnymi rzeczami się chlubić, czy wracać do nich w taki sposób, który może takie pozory stwarzać. Bo to, skoro już tutaj mówimy o złym duchu, no to też jest pewne oddawanie chwały jemu, prawda? Że tak daliśmy się sponiewierać. Nie, to chodzi o to, żeby patrzeć w sposób konstruktywny. Nie unikać doświadczeń złych, destruktywnych i naprawdę fatalnych, ale patrzeć na to, że jest możliwość podniesienia się z każdego upadku. Może warto też powiedzieć, że alkoholizm jest chorobą i to, że ktoś nazywa się alkoholikiem, to nie jest obelga. To jest konkretna nazwa posiadacza pewnego schorzenia, które jest opisane, ma swój numer statystyczny. Po prostu to się ma. To się leczy. To się ma albo się nie ma. Jak się ma, to się leczy. W każdym razie można leczyć. Jeszcze patrzę, jest parę wpisów na Facebooku. Już przekroczyliśmy pierwszą. Mam nadzieję, że nie będziemy jakoś dalej zegara nadużywać, ale zerkam na to, co napisał Fingon jeszcze w odpowiedzi na to, co tutaj poruszyliśmy do jego wpisu wcześniejszego. Pani Miko, cierpienie jest kluczowe dla wzrostu, ale cierpienie dla cierpienia jest puste. To miałem na myśli, pisząc, że nie jest istotna forma uzależnienia, cierpienie samo w sobie, jeśli nie jest elementem wzrostu. Zmiana nazewnictwa nie zmienia postaci rzeczy. Tak, ja rozróżniam dwa rodzaje cierpienia. Rzeczywiście cierpienie, które jest niezbędne, bo ono się zdarza i cierpienie, które robimy sobie na własne życzenie. No, cierpiętnictwo. Użalanie się. No i taki ogląd świata, który nie mogę widzieć inaczej. Ale jest jeszcze jeden rodzaj przeżywania cierpienia, o którym warto tutaj wspomnieć, że to cierpienie, które może być przydatne do wzrostu, czy od którego można się odbić, można zmarnować. Uciekając. Uciekając od niego za wszelką cenę, złorzecząc wszystkim i wszystkiemu. Jasne, że ból może być niejednokrotnie, czy to duchowy, czy psychiczny, czy fizyczny, tak wielki, że ja tutaj nie próbuję w ogóle nikogo oceniać, czy osądzać tym bardziej. Ból i cierpienie nie są mierzalne. Nie da się tego porównać. Ale ja znalazłam takie momenty w życiu, kiedy moje cierpienie było sztuczne. Ja to potrafiłam zrobić. Są takie momenty, kiedy cierpienie jest realne, ale ja też, mówiąc o cierpieniu, to trochę tak, jak mówiłam o tym interesie, o gratyfikacjach. Cierpieniem dla mnie może być to, że muszę rano wstać, bo mam z tym kłopot. Muszę przekroczyć moje ograniczenia i to też jest rodzaj cierpienia. Ale to akurat jest cierpienie, które przekraczanie go buduje mój charakter, buduje też to, o czym rozmawialiśmy, czyli poczucie wartości. Bo ja wreszcie wiem, że mogę na sobie polegać. Nigdy nie mogłam. No właśnie, bo poranne wstawanie jest, najdelikatniej mówiąc, szczególnie trudne dla osób uzależnionych. Tak? Tak.
Nie, ale szczególnie w okresie choroby. W tamtym czasie? Później, tak, to później zostaje. Coś jest takiego, że łatwo się usprawiedliwiać tym, że trzeba przewalczyć pewną słabość w sobie, która wynika z doświadczeń uzależnienia. Ja przynajmniej tak miałem przez długi czas. No. Że przecież mogę sobie darować, nie? Darować, nie, ale po czym przychodziło, jak już trochę mi ten sen wyparował z głowy, no nie, jednak nie można sobie darować, trzeba wstać. Ale to jest długa droga, także to nie ma tak, że można z siebie otrząsnąć i to trzask praski i uzależnienie to jest choroba, którą można wyleczyć jakimś cudownym panaceum, tabletką, z krzyżykiem czy bez krzyżyka i już. I hopsa do przodu. Michał jeszcze napisał. Ja nie mam uzależnień i nie chcę mieć. Nie czytałem książki pani Dunin, ale wiem jedno. Trudno jest tam oderwać się od tego zła niezależnie, bo trzyma nas szatan. Zawsze szepcze do ucha te najczarniejsze rzeczy, a my wchodzimy do tego jego kotła. On miesza nami i mąci w głowie, aż dopóty trafimy na słowa otrzęsienia, że źle robimy, czy też coś pokonać. I wtedy jest ta agresja, bo nie chcemy dopuścić do siebie tego dobra, tej pomocy. Ale gdy właśnie zgodzimy się, aby ktoś nam pomógł, niekoniecznie z rodziny, to jesteś zwycięzcą. No panie Michale, no w takim kontekście, no to zwycięstwo jest przede wszystkim Chrystus, który zmartwychwstał i właściwie każda osoba, która niesie nam jakąś pomoc, no to wiadomo, czy dobro jakiegokolwiek rodzaju, no to jest tą osobą, którą Pan Bóg stawia na naszej drodze. Więc tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że jeżeli uosobiamy dobro i zło, no to wiadomo, że to dobro jest od Boga, a zło od szatana. Tylko też, jak tutaj rozmawialiśmy w przerwie między jednym wejściem a drugim, rozważając te wątki, które Państwo poddajecie, szczególnie dotyczące duchowości, że no, zły duch też działa w sposób bardzo egzystencjalny. To nie jest jakieś czary-mary. Nie wchodzimy w jakąś niezwykłą przestrzeń, że jesteśmy jak na przedstawieniu iluzjonisty, że nagle coś się zjawia, coś niezwykłego i trzask prask. Nagle jesteśmy inni, tylko po prostu przez naszą rzeczywistość, zranioną naturę ludzką, którą łatwo jest skusić na to, żeby zrobić coś złego. No, albo potem na konsekwencje tego, co my źle robimy, albo mniej lub bardziej świadomie, inni ludzie też są zranieni przez nas, my jesteśmy zranieni przez innych, albo przez samych siebie. Chociażby wchodząc w uzależnienia i w nich trwając, też ranimy samego siebie. Jak tutaj w czwartek rozmawialiśmy z Krzysztofem i z Małgorzatą Surmą, kiedy rozmawialiśmy o kroku dziewiątym, to wychodząc z uzależnienia, już zadośćuczyniamy sami sobie. Już to jest jakaś refleksja nad własnym życiem, że można sobie uczynić jakieś dobro. A potem jak je pojmujemy, no to jest zupełnie już inna droga duchowa. Czas skończyć, bo już prawie 10 po pierwszej. Przeczytam tylko jeszcze jedną rzecz, którą tu Jan napisał. Jak można pomóc osobie nadużywającej alkoholu i jak przekonać ją do terapii? Jest na to jakaś recepta? Właściwie mówiliśmy o tym sporo. Co robią rady, szczególnie jeśli chodzi o uzależnienie? No właśnie. Co cię przekonało? No jak już nie mogłem się pozbierać i bolało wszystko, dusza, ciało, kiedy zobaczyłem, że moje życie to jest jedno wielkie gruzowisko. Ja stoję na takim śmietniku historii mojego życia, miotany wichrami ze wszystkich stron i nie ma nikogo. Bo ci wszyscy ludzie, z którymi wydawało się, że mam fajne relacje, ci kumple, panienki i tak dalej, to była jedna wielka fikcja. Bo jak tylko zaczęły się dziać w moim życiu poważne problemy, albo później przemiany, wszyscy zniknęli. Nie było żadnych relacji. Nie było. A te relacje, które rzeczywiście były i mogły być trwałe, to ja zniszczyłem. Ja obawiam się, że bardzo trudno jest przekonać osobę uzależnioną do sięgnięcia po pomoc, bo ta choroba chyba jest taka, że osoba uzależniona jest ostatnią osobą, która to zobaczy i która się do tego przyzna. A jeżeli uważa, że nie ma problemu, to nie sięgnie po pomoc. Niektórzy nawet wiedzą, że mają problem i też nie zamierzają sięgnąć po pomoc. To jest bardzo trudne. Jacek Racieński, terapeuta uzależnień, powiedział kiedyś taką bardzo dla wielu osób szokującą rzecz, że wielką pomocą dla osoby uzależnionej jest to, że kiedy jest absolutnie zalana w trupa i przewróci się i leży na torach, to nie
zabrać ją do domu, wypieścić, odsucić, wykąpać, przebrać i tak dalej, tylko przesunąć i położyć tuż obok torów, żeby kiedy się ocknie, zobaczyła, gdzie leży. I ile, jak niewiele brakowało jej do tego, żeby zostać przeciętym na pół przez przejeżdżający pociąg, tramwaj czy coś? Gdyby to działało, byłoby super, ale to też nie zawsze działa. No właśnie, ale... to jest ta tajemnica, że nie wiadomo, co zadziała. Mam wrażenie, że ja parę razy metaforycznie leżałam koło takich torów i za pierwszym razem to był przypadek. Potem, dobra, nic się nie stało. Potem i tak tędy nie jeżdżą pociągi. To chyba jest tak, że musiało się nawarstwić wiele takich zdarzeń i to ostatnie dopiero wypełniło... Puchar byłoby za ładnie. Powiedzmy wiadro. Aha. Wypełniło wiadro i już dalej się nie dało. Czyli suma doświadczeń. Mhm. Robert jeszcze raz pyta, czy zastawianie się Bogiem pomoże w leczeniu alkoholizmu? Zastawianie? Chyba nigdy. Mm-mm. Nie, albo jest wiara, czyli relacja z Panem Bogiem, albo są jakieś puste formuły, które inaczej można nazwać właśnie zastawianiem, czyli zastawianie się ani Panem Bogiem, ani nikim nie pomoże w leczeniu niczego. Ja może powiem coś, co bardzo mi pomogło i bardzo mi rozjaśniło pewną rzecz. Może to nie będzie popularne, ale może warto powiedzieć. Ja nie widziałam rozróżnienia między duchowością a religią i dlatego nie mogłam skorzystać z opcji duchowej. Uh-huh. Próbowałam z religijnej i nie działało. Musiałam rzeczywiście zobaczyć, jaką ja mam relację do siły wyższej. Musiałam być bardzo ostrożna w tym, ponieważ wszelkie odniesienia i skojarzenia z Bogiem, jakiego znałam wcześniej, niweczyły jakiekolwiek powodzenie w tym kierunku. To jest długa droga, natomiast wiem, że bez odniesienia do większej siły niż ja, do wyższej siły, nie udałoby mi się. To znaczy, ja musiałam znaleźć coś, z czego będę czerpała siłę po to, żeby wykonywać chociażby te wszystkie rzeczy, które tam są opisane, na przykład w antyporadniku, czyli żeby być uważną na kogoś, myśleć o nim, być delikatną, myśleć po prostu. Ale przecież ja wiedziałam, że nie jest dobrze kłamać, ani oszukiwać, ani wykorzystywać ludzi. Ja to doskonale, zdawałam sobie doskonale z tego sprawę, tylko że ja nie miałam duchowej siły, żeby tych rzeczy nie robić. Żeby nie wykorzystywać, żeby nie używać moich wad. Mhm. Panie Robercie, ze swojej strony mogę już tak zupełnie na koniec panu powiedzieć, że podobne doświadczenie mam jak Mika, że religia mi się myliła z duchowością, czyli rytuał z relacją z Panem Bogiem. Jest pewna forma, oczywiście, i ona jest ważna, ale ta forma ma głęboką treść. Tylko, że trzeba dojrzeć do tego, by umieć ją zauważyć, albo mieć ten dar ducha, który niektórzy mają od dzieciństwa. A ja nie miałem. Ja nie miałem, mimo że miałem bardzo pobożnych i mam mamę pobożną, tato już nie żyje, którzy też, widzę, po wielu latach byli dla mnie wzorem duchowości, ale to dopiero udało mi się doświadczyć, gdy już zaliczyłem całą serię upadków i odpowiadając na pana pytanie, nie zastawianie się Bogiem, ale wejście w relację. Przede wszystkim, dlaczego wszedłem w relację? Dlatego, że doświadczyłem, że takiego rozbitka, stojącego na gruzowisku własnego życia, Pan Bóg kocha. Doświadczyłem Jego miłości, że ta Jego miłość jest miłosierna, że On to wszystko przyjął na siebie, na krzyżu, Jezus Chrystus, i też przebaczył mi to. I że to było dla mnie motorem do dalszego działania, do tego, że ja chcę coś zmienić dla kogoś takiego, który to potrafi. Który potrafi coś takiego zrobić, czego nie potrafię ja, ani żaden inny człowiek. Że warto dlatego żyć. Dla niego i dla drugiego człowieka. I dla siebie samego, bo zobaczyłem, że moje życie ma wartość, jeżeli ktoś mnie takiego kocha. Tego doświadczyłem. Fingon, jeszcze komentując swoją wcześniejszą wypowiedź, mówi: cierpienie jest zawsze dobre, ale można minąć się z jego misją. O tym już mówiliśmy.
że można się minąć, rzeczywiście, ale jest jakieś dobro, które we wszystkim można zobaczyć. I chyba mam nadzieję, że to nam się udało zawrzeć w naszej rozmowie tutaj przez te już ponad 2 godziny, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach i w cierpieniu jest jakieś dobro, że ono może być tym punktem odbicia, które może zmienić życie, jeżeli się przyjmie, że ten ból i cierpienie mogą nam pokazać, co warto w życiu zmienić. Czyli staniemy w prawdzie, która też jest elementem dobra. A potem weźmiemy się do pracy. I zobaczymy, że jest pięknie. Czyli dobro, piękno i prawda mogą się okazać, objawić w pełni. Nawet jeżeli przeszłości nie da się zmienić, a być może dobrze jest mieć tą przeszłość taką, jaka jest, bo jak mówi jeden z psalmów, moje grzechy są zawsze przed moimi oczami, dlatego mogę się z moim Bogiem komunikować, zwracać się do Niego, bo psalm 50 mówi, że sercem skruszonym i pokornym Ty, Boże, nie gardzisz. A z jakiego powodu można mieć serce skruszone i pokorne? Dlatego, że się zobaczy tego, co się w życiu narobiło. I jak ktoś pięknie powiedział, że chrześcijaństwo nie jest dla ludzi idealnych, tylko jest po prostu dla ludzi. A jacy są ludzie? Nie każdy sobie odpowie na tyle prawdziwie, na ile go stać. Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom za czas wspólnie spędzony. Niestety znowu przegięliśmy, za co bardzo przepraszam i ciebie, Mika, i wszystkich słuchaczy, ale myśli i wątków, które warte były poruszenia, no nie chciałem zostawiać. No tak to jest, że te nocne rozmowy w nocnych światłach, one się rozkręcają i wiele rzeczy no, nie można pozostawić otwartymi. Mam takie przekonanie, że wątki pewne trzeba zamknąć i wysycić. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj, jak nie stracić wszystkich bliskich osób, które kochamy, i wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze, chociaż przewrotnie tytuł był sformułowany na początku inaczej. Jak stracić wszystkie bliskie osoby, które kochamy, i wszystkiego, co jest, i wszystko, co jest dla nas najważniejsze, a to w myśl tego, co jest zawarte w antyporadniku, przynajmniej w formie antyporadnika, którego autorka była gościem programu, Mika Dunin, dziennikarka, eseistka, blogerka. Polecam książki do przeczytania, tę, która była kanwą dzisiejszego programu, antyporadnik, ale także druga książka zatytułowana Alkoholiczka. Bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Serdeczne dzięki jeszcze raz dla wszystkich słuchaczy. Dziękujemy za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli któreś z nich nie zostały przeczytane. Jutro najprawdopodobniej, bo jeszcze gość nie potwierdził swojej obecności, ale najprawdopodobniej i mam nadzieję, że potwierdzi, rozmawiać będziemy o tym, jak zobaczyć Boga w każdym człowieku i we wszystkim, co nas otacza, a to w oparciu o książkę Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam we wtorek o 23 i w każdy kolejny dzień w tym tygodniu, oprócz piątku, soboty i niedzieli, bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, a więc jeszcze 3 wieczory w tym tygodniu przed nami. Archiwalne wydania Nocnych Świateł na stronie radioplus.pl, w zakładce programy. Pobrać można z zakładki Więcej Podcastów na dole strony. Za dzisiaj dziękuję. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Nocne Światło. Nocne Światło.